Szanowni Państwo, zapoznam Państwa z moją opinią na temat projektu budżetu na rok 2018, którą przedstawiłam na sesji w dniu 15 grudnia 2018 roku. Zachęcam również Państwa do odsłuchania dyskusji na ten temat. Ten projekt budżetu na rok 2018 powinien znaleźć się w koszu. Ale nie postąpię tak jak poseł Platformy Obywatelskiej, partii, do której należy burmistrz, bo jednak jest to dokument. Tak skonstruowany budżet jest dowodem na to, że burmistrz i radni dawno stracili kontakt z lokalną rzeczywistością i żyją w świecie Matrixa, w świecie wirtualnym. Tak skonstruowany budżet to skrajna nieodpowiedzialność tego burmistrza i skrajna nieodpowiedzialność tej Rady Miejskiej. Jeśli zagłosuję za tym budżetem, a wiem, że zagłosuję, bo bezkrytycznie popiera burmistrza. Za budżetem, który funduje mieszkańcom zaciskanie pasa, drenaż ich kieszeni, a gminę skazuje na stagnację i marazm na wiele lat. Tak skonstruowany budżet wpędza gminę w spiralę zadłużenia. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Wystarczy przerzucić 2-3 strony projektu, aby przekonać się, że ten budżet to taki budżet na folder wyborczy. Zaplanowane przedsięwzięcia są bardziej efektowne niż efektywne. Po 3-letniej zadyszce inwestycyjnej, z jednym tylko wyjątkiem, udało się wybudować żłobek. Inwestycja jak najbardziej potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców. Burmistrz nabrał wiatru w żagle i mamy w roku wyborczym boom inwestycyjny. Jednak przewiduję, że ta żaglówka szybciej rozbije się o skały niż dopłynie do celu. Skąd się bierze ten mój pesymizm? Ano stąd, że większość zadań zaplanowanych do wykonania w tym roku nie tylko nie zostały zrealizowane, ale niektóre z nich nawet nie ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok i taki sam los może spotkać inwestycje zaplanowane na przyszły rok. Dlaczego tak sądzę? Bo na realizację większości zadań zaplanowano wydatkować środki unijne, a te nie mamy pewności, czy otrzymamy. Dalej, prognoza dochodu ze sprzedaży mienia na kwotę 4 900 000 jest mocno zawyżona i nierealistyczna. Dlatego, że zaplanowany dochód z tego tytułu na ten rok w kwocie dużo niższej, bo 3 300 000 na koniec pierwszego półrocza plan został wykonany na poziomie tylko 27%. Więc jaką mamy gwarancję, że w przyszłym roku będzie lepsza koniunktura i wykonamy plan w 100%. Posłużę się kilkoma przykładami niezrealizowanych inwestycji w roku 2017. Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach wsi Królikowo. Ze względu na brak funduszy unijnych wykonano tylko 4,75% planu. A dlaczego nie otrzymano środków? Burmistrz poinformował radnych, że w 30% zawinił pracownik, bo nie złożył na czas wniosku o dofinansowanie, a 70% to jego wina, bo nie dopilnował. Ciekawa retoryka. Z winy pracownika gmina zapłaciła 30 tysięcy kary. Z winy pracownika wypłacono dla gospodarki komunalnej 61 tysięcy złotych więcej za wody opadowe. Z winy pracownika być może powstaną kurniki. Z winy pracownika nie otrzymano środków unijnych. Zaczynam się zastanawiać, czy aby kompetentnych ludzi pan zatrudnia. I dlaczego nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności? Żeby nie otrzymał pan tytułu Pinokia roku. Dalej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Mierki. Wykonanie 0,39% i odstąpiono od realizacji w 2018 roku z braku środków unijnych. Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowości Platyny, Ameryka, Waplewo. Wykonanie planu 0%. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie 0%. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulty, Cichogrąd. Wykonanie 3,35% planu i zadanie nie zostało ujęte w projekcie na przyszły rok. Budowa świetlic pionierów złotej, srebrnej, platynowej.
wykonanie 0% i również nie ma kontynuacji w przyszłym roku. Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej Inwalidów Mazurskiej Strażackiej. Nie wydatkowano złotówki na ten cel. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Aplewie. Wykonanie 0%. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostrudzkiej. Wykonanie również 0% i zrezygnowano z realizacji w roku 2018. Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Chopina i Krzywej. Wykonanie 0%. Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ulicy Wilczej oraz modernizacja alei cmentarnych. Zadanie nie zostało wykonane i nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok. I teraz Państwo sami odpowiedzcie sobie na pytanie. Na ile projekt budżetu na rok 2018 w kontekście zaplanowanych, a nie zrealizowanych zadań w tym roku jest realny, a na ile wirtualny? A jak organ wykonawczy uzasadnia ten stan rzeczy? Tłumaczy pokrętnie, że za drogie przetargi, że uzgodnienia, decyzje wydawane są opieszale, że nie otrzymano funduszy unijnych z winy pracownika, bo nie złożył w terminie wniosku o dofinansowanie i mamy to, co mamy, czyli nic nie wyszło z planów. A że papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie, to rok 2018, rok wyborczy na bogato. A kto biednemu zabroni udawać bogatego? Planuje się wydatkować kwotę 73 272 544 zł i 7 groszy przy dochodach w kwocie 66 819 048 zł i 25 groszy. Będziemy mieć więc deficyt budżetowy na poziomie 6 453 495 zł i 82 groszy. Co oznacza, że wydatki w kwocie 6 453 495 zł 82 grosze nie mają pokrycia w dochodach. Skutkować to będzie koniecznością zaciągnięcia kredytu. I taki planuje się zaciągnąć w kwocie 7 900 000. Dla porównania przypomnę tylko, że poprzedni burmistrz pan Mirosław Stegienko zostawił gminę z długiem w kwocie 7 850 701 zł. Po 7 latach rządów dobrego gospodarza zadłużenie wzrośnie aż do kwoty 22 441 915 zł i 25 groszy. Wzrost o 14 591 214 zł. Imponujące. Kolejny przykład dobrej zmiany. Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego do 2011 roku wzrosną z 2 279 966 zł do 3 988 734 zł. Wzrost o 1 708 768 zł. Bo pan burmistrz ma gest i wielkie serce. Utworzył sztucznie kilka stanowisk kierowniczych. Zastępcę głównego księgowego, zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownika Biura Rady Miejskiej, awansował niektórych pracowników niekoniecznie za kompetencje, ale na pewno za lojalność. Niestety wszystko to kosztuje. Również wzrosły koszty promocji miasta i gminy. W ciągu tych 7 lat z kwoty 170 109 zł do kwoty 329 100 zł. Wzrost o 158 991 zł. Tak jak już wcześniej mówiłam, lansowanie się burmistrza w mediach też kosztuje. A na co pan burmistrz chce wydać pieniądze z kredytów i dotacji? Ano zamarzył sobie i zaplanował zagospodarować plażę miejską nad brudnym jeziorem Niemiłowskim. Najpierw trzeba oczyścić to jezioro. Pomyślał pan o tym? A jako wypasiono? Z amfiteatrem, siłownią zewnętrzną, z placem zabaw dla dzieci,
z boiskiem rekreacyjnym. Zaplanował również rozbudować zabytkową wieżę ciśnień na salę spotkań oraz punkt widokowy. Koszt plaży miejskiej to kwota 8 663 593,99 zł, gdzie 3 816 203,89 zł to dofinansowanie unijne i aż 4 847 390,10 zł to środki własne. Rozbudowa wieży ciśnień to koszt 4 1076,20 zł, dofinansowanie w kwocie 3 200 682,65 zł. Szanowni Państwo, bije na alarm. Gminę na to nie stać. Przyszłe budżety nie udźwigną tego ciężaru. Trzeba pamiętać, że budujemy za cudze, ale będziemy musieli utrzymać za własne. Inwestycja za prawie 13 milionów robione na kredyt i to co najważniejsze, nie są niezbędne z punktu widzenia bieżących potrzeb. I to jest ta skrajna nieodpowiedzialność. Chyba Pan Bóg Wam rozum odebrał. Kto będzie z tego korzystał? Ile miesięcy w ciągu roku? 2-3 miesiące? A utrzymywać trzeba będzie przez cały rok. Siłownia zewnętrzna, plac zabaw to już mamy. Pod nosem centrum miasta. I nikt prawie z tego nie korzysta. To będzie korzystał z dobrodziejstw, które będą na peryferiach miasta? Dla mieszkańców wsi tym bardziej będzie to niedostępne. A zaciągnięte kredyty będą musieli spłacać tak jak i mieszkańcy miasta. To dla kogo chcecie to budować? Dla turystów? To miejcie świadomość, że nasz region odwiedza coraz mniej gości. I tendencja będzie spadkowa. Bo to, że jesteśmy gminą turystyczną, niczego nie przesądza, panie radny Argalski. Bo to pan tak uzasadniał potrzebę zagospodarowania plaży miejskiej i remontu wieży ciśnień. Bo o atrakcyjności turystycznej, panie radny, decydują nie tylko walory przyrodnicze, czy też tego typu obiekty, ale przygotowanie terenów do uprawiania turystyki i rekreacji, a przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna, ponieważ środki transportu drogowego są najczęściej wykorzystywane przez turystów. A jak to wygląda w naszej gminie, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Będą to kolejne inwestycje, które będą świecić pustkami i będą generować koszty. Takie sztandarowe inwestycje burmistrza i radnych zrealizowane w pierwszej kadencji już mamy. Zagospodarowanie przyzamcza, też na bogato. Inwestycja za ponad 3 miliony złotych. Mieszkańców uszczęśliwiono placem zabaw dla dzieci, z którego po opadach deszczu nie można korzystać przez kilka dni, bo zamiast maty poliuretanowej zastosowano piasek i robi się błoto. Więc rodzice ze swoimi pociechami jeżdżą do Ameryki. Siłownią zewnętrzną. 4 urządzenia do ćwiczeń za 170 tysięcy złotych stoją niewykorzystane. Uszczęśliwiono natryskiem pod chmurką, z którego chyba jeszcze nikt nie skorzystał, bo i gdzie się przebrać? No można by było w szalecie, który zamontowano 2 kroki dalej, ale trzeba mieć złotówkę lub 2 złote, aby wejść do niego. Oczy spacerujących miała cieszyć różnorodność szaty roślinnej, na którą łącznie z oświetleniem wydatkowano 800 tysięcy złotych. Ale rośliny wypadły, bo podobno były nasadzone niezgodnie ze sztuką ogrodniczą i niewłaściwie pielęgnowane. A ponadto okazuje się, że nie podlegały gwarancji. Dajcie Państwo wiarę? Wydatkowano tak duże pieniądze, a nie zabezpieczono interesu gminy. Dzisiaj obiekt świeci pustkami i generuje koszty. Kolejna inwestycja. Muzeum multimedialne. Przez 5 lat nie można zarobkować, a jak będzie można, to zwiedzających będzie niewielu. Bo ktoś, kto już był, nie będzie wracał. A myślę, że w ciągu 5 lat prawie wszyscy zdążą zwiedzić ten unikat, na wyposażenie którego wydano 912 tysięcy złotych zamiast 270 tysięcy. A koszty utrzymania będą ponosić wszyscy mieszkańcy. Nie może nie stać gminy na utrzymanie
istniejących świetlic i w większości w nich pusto i głucho, to zamierzamy budować następne. Czy ma sens budować świetlicy w Ameryce, wsi odległej 3 km od Olsztynka? Ale wiemy dlaczego. Przecież to okręg wyborczy pana przewodniczącego i trzeba postawić sobie pomnik. Szanowni Państwo, każde inwestycje, a już bezwzględnie te kosztowne i finansowane w dużej części kredytami, powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi i to na szeroką skalę. Nie tylko poprzez rozwieszenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej, ale przede wszystkim poprzez zebrania wiejskie, zebrania osiedlowe czy też poprzez ankiety. Czy takie się odbyły? Nie sądzę. Gmina powinna rozwijać się zgodnie z wolą mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie mają potrzeby i jak należy je rozwiązać. Panie burmistrzu, pan myśli, że w Olsztynku mieszka ciemny lud i to kupi. Nie, nie kupi, bo realizuje pan własne pomysły. Pomysły, które nie spełniają oczekiwań mieszkańców, bo nie obchodzą pana ich sprawy i problemy, bo pan nie słucha ludzi, bo pan ich lekceważy. Zlekceważył pan budżet obywatelski, wyrzucając do kosza projekt mieszkańców. Zlekceważył pan ponad 100 osób mieszkających przy ulicy Leśnej, nie uwzględniając w projekcie budżetu budowy drogi przy ulicy Owocowej, o którą wnioskowali. Nam nie trzeba igrzysk, nam trzeba chleba. Są pilniejsze potrzeby do zrealizowania. Na wsiach nie ma wody. W roku 2015 gmina zapłaciła 19 618 zł za dowóz wody do miejscowości Lichtajny, Witulty, Łęciny, Kolni Królikowo, Jemiołowo, a w 2016 aż 30 902 zł. Nie wszystkie wsie są skanalizowane. W Sitnie mieszkańcy mają pod nosem śmierdzące i nieszczelne szambo, które wylewa się na pobliskie pola. W Platynach podobnie. A swoją drogą, gdzie się podziały pieniądze z Jagódki, które miały być przeznaczone na ten cel? Mamy w bardzo złym stanie drogi gminne gruntowe. Mieszkańcy wiosną i jesienią nie mogą dojechać do swoich domostw. Mimo tego, że w budżecie gminy co roku zwiększa się wydatki na ich remont, to są one coraz gorszej jakości. Jakaś odwrócona logika. Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. W mieście mamy pozapadane chodniki, dziury i wyrwy w jezdniach, przeciekające dachy, obdrapane i brudne elewacje na budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Że nie wspomnę o przystanku autobusowym przy ulicy Jagieły, który jest niechlubną wizytówką naszego miasta. Przy jezdni mówią o nas tak. Olsztynek robi się coraz bardziej zapyziały. Tu nic się nie dzieje. To miasteczko odpycha. Tu nie ma gospodarza. I z tym stwierdzeniem w 100% się zgadzam. Prawda, gmina nasza od 7 lat nie ma gospodarza, bo pan Wrochna to polityk, inwestujący w siebie. Jak daleko jest w stanie się posunąć, aby piąć się po szczeblach kariery, niech świadczą ostatnie wydarzenia. Nazwany przez media jednodniowym bohaterem medialnym odtrąbił wszem i wobec, iż występuje z szeregów Platformy Obywatelskiej, bo jest mu nie po drodze z tą partią. A że przypomniał sobie, że ma poglądy centroprawicowe, to zamarzył wstąpić do partii Gowina. Najprawdopodobniej po to, aby kandydować z dobrego miejsca do parlamentu. Ale upomnieli się o pana Wrochnę prominentni działacze Platformy Obywatelskiej, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pan Wrochna, ku zdziwieniu i zaskoczeniu wielu dziennikarzy, wydał oświadczenie, iż nie miał zamiaru opuszczać partii. Czy ktoś taki może być wiarygodny? Czy ktoś taki powinien pełnić urząd burmistrza? W nadchodzących wyborach pokażcie Państwo, że dla cyników, hipokrytów, polityków w krótkich spodenkach, czy też ludzi bez kręgosłupa moralnego, w naszej gminie nie ma po prostu miejsca. Jeszcze raz z tego miejsca apeluję do radnych, brońcie interesów mieszkańców, nie głosujcie za takim budżetem. A jak wyglądało głosowanie?
12 radnych było za przyjęciem tego projektu. Ja i Głowacz, radny Głowacz, byliśmy przeciwni. Radny Pieńkowski wstrzymał się od głosu. Bardzo dziękuję za uwagę.